Jak tu pięknie, tak spokojnie. Ptaki śpiewają, strumyk szumi, prawie jak w bajce. Tak, prawie jak w bajce, nawet trochę tu straszy. Słuchajcie, to idealna okazja, żeby coś z tym zrobić. Mam nawet pomysł, kto nam w tym pomoże. Wszyscy znamy ich z bajek, a dziś przekonamy się, że zasługują na tytuł ekobohaterów. Zobaczcie, to czerwony kapturek. Kapturku, podejdź tu do nas, zapraszamy. Czerwony kapturku, w literaturze zasłynąłeś ze swojej odwagi i troskliwości, gdy samodzielnie wybrałeś się przez las do chorej babci. Mało kto jednak zwrócił uwagę na to, że decydując się na taką wyprawę, pokazałeś swoją troskę o środowisko. O tak, przecież tata mógł mnie zawieźć do babci samochodem. Ja jednak wybrałam spacer, zdrowo i ekologicznie. Chciałabym sprostować jeszcze jedną informację. Idąc do babci, nie zrywałam po drodze kwiatków. Wiem, że spora część gatunków rosnących dziko znajduje się pod ochroną. A podejmujesz jeszcze inne działania ekologiczne, o których nie wiemy? No cóż, idąc przez las, ciągle napotykam mnóstwo śmieci wyrzuconych przez spacerowiczów. Tak, tak, temu akurat nie jest winien zły wilk. W miarę możliwości segreguję je i wyrzucam. Na szczęście mam w tym małych sprzymierzeńców. No właśnie, o wilku mowa. To znaczy, o smerfach mowa. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć czysty las, to do sprzątania chodźmy wraz. O segregacji wiecie, więc śmieci, gdy znajdziecie, to do kosza wrzućcie je raz, dwa. Brawo, smerfy! To dopiero wspaniały przykład ekologii na co dzień. Żyją w wiosce, do której nie dotarły jeszcze elektryczność i przemysł, a co za tym idzie spaliny, nadmierne zużycie prądu i odpady elektroniczne. Wesoły śpiew smerfów zwabił to do nas innych mieszkańców lasu. Mimo, że jestem misiem o bardzo małym rozumku, to dużo rozumiem i wiem, do którego kosza wyrzucić pusty słoik po pyszniutkim małym co nieco, zanim zacznę wyjadać miodek z następnego. Co tam miodek? Marchewka to jest coś z ekologicznej hodowli. Tylko na nawozach naturalnych, żadnej chemii. Proszę się częstować i chrupać na zdrowie. Zdrowa, ekologiczna żywność to jest to, co małe misie i trochę większe króliki lubią najbardziej. A co tam wystaje zza pnia drzewa? To tylko ja, Pinokio, troszkę narozrabiałem, co zresztą widać. Oj, widać, widać, ale teraz masz szansę pokazać się z tej lepszej strony. Jak wszyscy pamiętacie, Pinokio został wystrugany z drewna. O tak, mój tata wyrzeźbił mnie z drewna i zrobił mi ekologiczne ubranko. Żadnych sztucznych materiałów, ale znam jeszcze kogoś, kto unika tworzyw sztucznych i chemii jak tylko może. Szreku, Fiono! Pinokio, przyjacielu, o co chodzi? Opowiedzcie proszę o tym, jak dbacie o środowisko. O, to bardzo obszerny temat. Na pewno wszystkie panie będą zainteresowane, jak dbam o moją, cóż, niepowtarzalną urodę. Otóż polecam kąpiele i maseczki błotne. Tak, tak, znakomicie wpływają na skórę. Nie trzeba do tego żadnych kosmetyków. Jeśli jednak koniecznie chcę użyć jakiegoś, zwracam uwagę na to, czy nie zawiera szkodliwych parabenów. I jeszcze jedna sprawa. Fiona wybiera tylko te produkty, które przechowywane są w opakowaniach biodegradowalnych lub takich, które mogą być powtórnie wykorzystane. To bardzo modny i potężny trend. A hasło szanuj zieleń jest dla nas szczególnie ważne. Zobaczcie, któż to się tam tak krząta? To królewna Śnieżka, jak zawsze zajęta. Przy takiej gromadce krasnoludków zawsze jest co robić. Kochani, mam tyle pracy, że mogę poświęcić wam tylko chwilkę. Gorąco namawiam was do segregowania odpadów. W mojej leśnej chatce jest ich sporo, bo 7 krasnoludków potrafi naśmiecić. Oj, potrafi. Jednak każdy z nich
wie, co należy zrobić z odpadkami. Worek żółty, tworzywa sztuczne. Worek niebieski, papier. Worek zielony, szkło, a czarny, odpady biodegradowalne. Prawda, że proste? No, pędzę już, buziaczki. Ależ ta Śnieżka pracowita, jak pszczółka. Czy ktoś mnie wołał? Witaj, Maju. Rozmawiamy dziś o tym, jak dbać o środowisko. Może nam coś doradzisz? My, pszczoły, coraz częściej odczuwamy skutki stosowania w ochronie roślin tak zwanych pestycydów. Powodują one duże zaburzenia w naszych mechanizmach mózgowych, na przykład w zapamiętywaniu. A musicie wiedzieć, jeśli zabraknie pszczół, później zabraknie i człowieka. Dziękujemy ci, Majo, za tę przestrogę. Uff, zobaczcie! Nasi bajkowi przyjaciele uprzątnęli niemal cały bałagan. Już niewiele zostało. Jeśli wspólnie zaśpiewamy piosenkę, zrobi nam się raźniej i raz, dwa poradzimy sobie z resztą. Ekologię dobrze znamy, wszystkie śmieci pozbieramy, metal, plastik, papier, szkło, zaraz zniknie wszystko to. Brudy tutaj nie pasują, zuchy wszystko segregują, zasad zbiórki przestrzegają. Kolor worka dobierają. Żółty worek na plastiki do czarnego, wrzuć ogryzki na papierki, wór niebieski, a do worka zielonego szkoły rzucajmy być eko. Kubuś, Śnieżka rację mają o recykling, bardzo dbają, ekologia modna jest. O tym też dzieci się. Dbaj o ziemię, to twój dom. 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 Ziemię to twój dom. Baj o 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 ziemię to twój dom. Jo.